Drogie panie, drodzy panowie, dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj na tej sali jest tak pięknie. Chcemy od życia coś więcej, nie chcemy go tylko przetrwać, ale chcemy je wygrać. Jesteśmy w hotelu Cristo i już za chwilę rozpocznie się niesamowite wydarzenie, projekt Być Kobietą On Tour. Jest to projekt, który budzi w nas różne emocje. Przyjeżdżają osoby, które znane, podziwiane, lubiane. Spotkaliśmy się, żeby zastanowić się nad tym, jak wygląda nasze życie, czy może być lepiej, co jest dobre, co jest złe. Jak zwykle na tych spotkaniach towarzyszy nam wielki entuzjazm, radość z tego spotkania i ta dobra atmosfera. Pożyczyłam sobie torebkę malutką, no jak królowa z torebką, to ja przecież też będę z torebką. Pierwsza dama składana to się nazywa. Także takie to były czasy. Tutaj jest takie spektrum możliwości. To są niesamowite kobiety, które tworzą, które są silne, które się wspierają przede wszystkim. Dzień pełen wrażeń, niesamowitych inspiracji. W trakcie 5-7 godzin poruszamy bardzo różne aspekty naszego życia, które są bardzo ważne dla nas, dla ludzi. To są konferencje, które mają rozbudzić wyobraźnię, dodać siły i otuchy wszystkim uczestniczkom, a przy tym mamy się doskonale bawić. Wskazówki, które przekazywała nam Anna Męczyńska o modzie, niezwykle inspirujące. Wiosna nadchodzi, mamy ochotę na nowe zakupy. To jest to spotkanie z osobami, które podziwiamy na co dzień, na wyciągnięcie ręki. Możemy ich dotknąć, porozmawiać i zobaczyć, że są to niezwykle serdeczne osoby, o niezwykle pozytywnej energii, które mogą nas natchnąć. Czuję się taka naładowana, żeby pojechać do domu, zabrać tą pozytywną energię zarówno do domu, jak i do pracy. Prelekcja tutaj na tym spotkaniu była bardzo pouczająca. Warto być na takich spotkaniach. Udzieliła mi się ta dobra atmosfera. To wsparcie kobiet, którymi się tutaj dzielą, ten entuzjazm, parę nowych postanowień na wiosnę. Zapraszam wszystkie panie i panów do spotkania z nami za rok. Zapraszam oczywiście te panie, które już były dzisiaj z nami, ale też mam nadzieję, że pojawią się nowe osoby, które dowiedzą się o tym projekcie od uczestniczek, które wzięły już udział w tym dzisiejszym spotkaniu.